Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie na przeglądzie w Pepco i zobaczcie, co ja tutaj znalazłam. Co ja tutaj znalazłam? Prostownica Remingtona. Ja mam taką, ta kosztuje 120 zł, więc lepsza cena niż, słuchajcie, w Media Expert. Mąż mi ostatnio kupił, to płacił chyba 149. Dobra, tu następnie mamy kocyk 150 na 200 cm za 40 zł, taki zielony. I jest dużo, dużo, dużo przecen, więc można sobie coś zakupić. Teraz Wam pokażę przeceny, zostańcie do końca, bo jest tego naprawdę dużo. Lecimy. Mamy tutaj pufę i taka pufa z 60 na 4 dyszki przeceniona. Lecimy, lecimy dalej. Idziemy, idziemy dalej. Słuchajcie, musiałam się przenieść, bo tam taka babeczka, fajna taka starsza pani sobie ogląda wszystko i się tak mnie dopytuje. Fajna, chodzi cały czas za mną i się pyta, a to ile, a to ile? Lubię takich ludzi. Słuchajcie, tu mamy po 3 złote takie woreczki. Są rzeczy nawet od chyba 2,50, więc zostańcie, bo naprawdę warto. Tu macie za 3 złote talerzyk. Następnie są kubeczki. Takie dla dzieciaków, 15 zł kosztuje taki plastikowy kubeczek. Następnie mamy świecznik. Świecznik jest przeceniony na 12 zł z 15, więc 3 zł już macie w kieszeni. Zobaczcie, one są naprawdę bardzo ładne. Wsadzicie świeczkę, jeszcze są świeczki, zaraz jak tam dojdę, to zaraz Wam pokażę świeczki, że są też przecenione. Tu mamy za 9 zł, nie wiem co to jest, chyba to jest, nie wiem zresztą, nie będę się tutaj wymandrzać. Może ktoś wie, to tutaj napisze. 12 zł kosztuje korek do wina, proszę bardzo. Świeca, taka dosyć spora, kosztuje 12 zł z 17. Tu mamy ten dzbanuszek do zaparzania, 25, on chyba kosztował albo 40, albo 50 zł, nie pamiętam dokładnie. Tu mamy sztućce za 12 zł, takie dla dzieciaków, talerzyk za 9. Ja, co ja tutaj widzę? Zobaczcie, możecie sobie kupić na następne święta te szpatułki. 3,50 kosztuje, wow, fajna cena. Zobaczcie, bo tak normalnie chyba 7, dobrze patrzyłam, 7 zł powinna kosztować. 12 zł statyw do nagrywania. Tu mamy następną rzecz. Słuchajcie, za 17 zł. Ach, to jest, patrzę, co to za korek. O matko, nie ogarnęłam, że to jest cała pokrywka. Te pokrywki takie, wiecie, uniwersalne. I tu mamy takie na oczy, nie wiem jak to się nazywa, opaski? Na oczy do spania, więc zobaczcie, do wyboru, do koloru, jest naprawdę ich tutaj sporo. I dalej, poczekajcie, o, myślałam, że jest też przeceniony, 3 dychy kosztuje, więc nie jest przeceniony, ale trzeba zaglądać, bo dziewczyny co chwilę jakieś ceny robią. Tu jest kubeczek plastikowy, 10 zł kosztuje, a kosztował, nie ma ceny, dobra, przyklejone. Następny termos. Tak się prezentuje termos, jest za 15 zł, ale zobaczcie, krysmesowy termos za 15 zł. Wow, jak fajnie. On chyba 35 kosztował albo 30. Tak mi coś się też tutaj kojarzy. Tu mamy następną taką buteleczkę, ale zobaczcie, jak ktoś chce duży termos. To tu za chwilę Wam pokażę, ale jeszcze Wam pokażę, ile kosztuje ta butelka po przecenie. 9 zł, przeceniona na 9 zł. I tu są termosy, zobaczcie, ten fajny termos. Kosztuje 3 dychy. Tak, 30 zł, a on chyba też kosztował z 50 zł. Więc fajne, można tutaj zrobić oszczędności. Miski, te miski powiem Wam, że mi się bardzo podobają. Ładnie one wyglądają. I ta większa kosztuje 12 zł, ale tu mam jeszcze mniejszą, poczekajcie. I ta mniejsza różowa kosztuje 9. Więc też fajne ceny. No i właśnie ta kobietka, która tutaj co chwilę do mnie podchodzi, to mówi, że wczoraj była w Rossmanie i takich zakupów narobiła. Dyszkę kosztuje ta silikonowa foremka do pieczenia ciasta. O, tu właśnie widzicie, podeszła do mnie i się pyta, co to jest. To są ręczniczki i te ręczniki świąteczne są też przecenione. I już Wam mówię, na 25 zł z 40. Z 40 zł, zobaczcie, możecie kupić i już na następne święta będą. Lecimy dalej. Słuchawki. Słuchawki. I te słuchawki są na 15 zł przecenione. Tu macie klawiaturę, jakby ktoś chciał za 30 zł. Jejku, nawet nie wiedziałam, że jest klawiatura w Pepco. Wow! Nie, nawet nie wiedziałam. A naprawdę ciężko mnie zaskoczyć. Ciężko mnie zaskoczyć czymś, że coś jest w Pepco, bo powiem Wam, że czasami mówię innym dziewczynom, na przykład pojadę do innego Pepco, 20 zł te kieliszki,
I na przykład mówię, że to i to jest naprawdę? U nas nigdy tego nie było. Także widzicie, 9 zł kosztują te motylki z 15. Ta kolekcja była całkiem niedawno. No i tutaj macie jeszcze tą taką żarówkę za 22 zł z 45. Tu mamy te wazoniki, napis Love. I jest przeceniony na 20 zł. Tak się prezentuje. No i zobaczcie tu po lewej, cała masa jeszcze tych opasek. Ten wazon też jest za 17 zł. Za 17 zł. I co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczcie, cała micha tych opasek na oczy. Ciekawa jestem, czy śpicie w tych opaskach. Ja mam taką opaskę, ale z racji tego, że robię sobie teraz rzęsy, to no nie śpię w tym. 17 zł kosztuje tam ta głowa. Więc piszcie mi tutaj, czy w ogóle używacie czegoś takiego. Za 7 zł można kupić słuchawki, tylko ja się zastanawiam jakością, bo kiedyś kupiliśmy, kiedyś, dawno, dawno, były po prostu, no wiecie jakie. 20 zł kosztuje taka szkatułka. Idziemy dalej. Dalej mamy tutaj taki organizer. Możecie sobie tutaj włożyć jakieś, wiecie, pomadki, jakąś perfumkę. No taki mini organizer. 7 zł kosztuje. No i mówiłam Wam, że Wam pokażę świeczki, więc te świeczki, fajne kuleczki, są za 6 zł. No i ta kobietka właśnie sobie wzięła te świeczki. I tutaj kosztują one 6 zł. I tu widzę tylko zielone, ale są jeszcze kremowe. I tu mamy za 7 zł te rameczki, które Wam ostatnio pokazywałam. Co my tu mamy? Dalej mamy za 7 zł mamy do wacików pudełeczko. Są również portfele, zobaczcie, tylko oczywiście bezcenne. Idziemy dalej. Dalej mamy taki jeansowy za 12 zł z 20, więc ósemkę macie już w kieszeni. Zobaczcie, fajne są to portfele. Kurczę, podoba mi się. Ja właśnie muszę sobie kupić jakiś taki mniejszy, bo zawsze te torebki mam takie małe. Te torebki mam takie małe, a mam taki duży portfel, mega duży, a taki by mi się przydał właśnie. Kurczę. Cały czas po kieszeniach teraz noszę, torebkę zostawiam w samochodzie, a po kieszeniach noszę karty, pieniądze i co chwilę boję się, że mi coś wypadnie, więc muszę coś ogarnąć. 6 zł kosztuje ten świecznik. Tu macie jeszcze świeczki, jakby ktoś chciał. To tutaj są świeczki i ta czarna jest za 15 zł. A ta jest za 17 zł. I tu macie jeszcze kuleczkę za 7. I tu są jeszcze te kamienie za 8. Świecznik. Zobaczcie, tu mamy świecznik złoty. I ten świecznik jest przeceniony na 22 zł z 35. No i kalendarze. Kto lubi kalendarze? Słuchajcie, ja zawsze chciałam używać takich kalendarzy, ale naprawdę, co kupię, to po prostu leży gdzieś, a one są po prostu super. A sobie kupiłam ostatnio kalendarz, 6 zł kosztuje, a sobie ostatnio kupiłam kalendarz, słuchajcie, taki zwykły na ścianę w Biedronce i tam są naklejki, pokażę Wam we vlogu, tam są naklejki, na przykład lekarz, będę sobie zaznaczać, bo moja skleroza jest już tak silna, że po prostu muszę sobie gdzieś to zaznaczać. No i nie lubię takiego czegoś, że wisi mi taki kalendarz na ścianie, no ale niestety muszę to zrobić. Tu mamy za 17 zł takiego kwiatka. Szklanki, jakby ktoś szukał, za 17 zł. Tu mamy wazon za 20 i następne szklanki za 12 zł. Dwie sztuki. Zaraz tu zerkniemy, tu są jeszcze jakieś obrazy, o nie. Nie, słuchajcie, nie będę tego wszystkiego wyciągać, bo tam jest naprawdę tego sporo, ale zobaczcie, ta doniczka, osłonka, którą Wam ostatnio pokazywałam, że jest nowością, ją się tak składa, ona jest teraz po prostu złożona i ta doniczka kosztuje 25 zł. Dobra, tutaj chyba mamy wszystko. Przejdziemy zaraz jeszcze tutaj na inne półeczki, zobaczymy, czy coś jeszcze jest. Tam, gdzie są czerwone ceny, to dzisiaj mnie ciągnie, ale tu chcę wam pokazać, poczekajcie, talerzyk. I talerzyk jest taki zielony, taki świąteczny talerzyk za 12 zł. Odkładam. Tu są jeszcze przeceny. Słuchajcie, tu macie duże takie talerzyki, talerze obiadowe za 12 zł z tej kolekcji. I co my tutaj jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy takiego małego. Proszę bardzo, za 7.
i sztućce, a te sztućce już Wam wcześniej pokazywałam, za 7 zł możecie kupić z 20, to są na jedną osobę, pamiętajcie, na jedną osobę byłoby chyba za dobrze, jakby cały komplet sztućców był za tak małą kwotę. No i jak widzicie, dużo rzeczy jeszcze takich świątecznych, jeszcze można sobie coś kupić w fajnych cenach. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, dajcie znać w komentarzu, co tam porabiacie. Pamiętajcie o lajkowaniu, udostępnijcie, gdzie się da. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!